Moje pytanie dotyczy roszczeń żydowskich. Zważywszy na uwagę na polityczne znaczenie. Zważywszy uwagę na polityczne znaczenie roszczeń żydowskich, czy byłoby dobrą decyzją zaakceptowanie jakiegoś roszczenia od prywatnej osoby, która ma dokumenty poświadczające na... Ale sęk w tym, proszę pana, że nic nie stoi temu na przeszkodzie. Że to właśnie, to, że pan zadaje takie pytanie, bardzo panu dziękuję, że pan je zadał, dlatego że to jest świadectwo tego, jaki zamęt w tej dziedzinie został wprowadzony. Wmawia się panu, że te roszczenia wysuwają spadkobierców. Otóż chodzi o to właśnie, że oni się nie mogą wylegitymować w sądzie. I dlatego prawem kaduka usiłują te sprawy przeprowadzić. Dlatego, że jeżeli ktoś jest wnukiem, pociotkiem, nieszczęśliwie zmarłego, tragicznie zaginionego, może iść do sądu i wywodzić swoje prawo własności. Ale otóż ci łajdacy nie mają takich możliwości, sami świetnie o tym wiedzą i dlatego próbują wymusić na nas stworzenie pewnego bezprawnego sensu. Myśmy na szczęście z prawa plemiennego wydobyli się już w XII wieku. Dzięki postawie naszych biskupów na synodzie łęczyckim w 1180 roku. To jest jeden z takich krystalicznych, pięknych przykładów tego, o czym wyżej mówiłem, że Kościół katolicki samym swoim istnieniem cywilizuje nas także w dziedzinie prawa, także prawa gospodarczego. Kolejne pytanie po prawej stronie mam. Proszę pana, taką rzecz dopowiem, że po prostu niech pan nie sądzi, że tu jest jakaś linia demarkacyjna, którą jak osiągniemy, to nam dadzą spokój. To będzie wtedy rozejm, zawieszenie broni. Nie, to jest wojna na zniszczenie. To jest gra, której celem ma być przejęcie kontroli nad polskim terytorium. To jest efekt oczekiwany. I nie będzie, proszę pana, tutaj żadnego kompromisu. I po prostu trzeba się przestać łudzić, a zwłaszcza przestać się łudzić, że jak pan minister Waszykowski głębiej wsadzi głowę w piasek, to z tego coś wyniknie. Rozumiem, ale jeżeli są jakieś praworządne roszczenia, to należy je spełnić. Ale proszę pana, to jest... Pyta pan o inną rzecz, której nikt tego prawa nie kwestionuje. Wiele już takich spraw zostało sądownie przeprowadzonych. Oczywiście jest wielka trudność z tym, że polscy spadkobiercy polskiej majątności nie mogą jej dochodzić tak łatwo. Nie mogą jej tak łatwo dochodzić. Mój wuj uzyskał po latach starań prawo pierwokupu ruiny domu rodzinnego w Górach Świętokrzyskich. Pola prawa pierwokupu, nikt mu niczego nie odda, prawda? I sama ruina, której już się nie dawało odbudować. Proszę pana, Żydzi, Eskimosi, Papuasi, jeśli mogą polskiemu sądowi wywieźć swoje prawa dziedziczne do jakiejkolwiek majątności, która byłaby we władztwie polskim, państwa polskiego, nie ma żadnych przeszkód. Ale te roszczenia nie dotyczą takich przypadków. One są wysuwane przez cwanych adwokatów i łajdackich polityków, którzy po prostu tutaj wykonują skok na kasę. I jeszcze raz powtórzę, tu nie będzie kompromisu. Nie chodzi nawet o te 65 miliardów. Chodzi o założenie zrębów żydowskiej suwerenności wyspowej od Dniepropietrowska i Odessy do Wrocławia i Szczecina. Dlaczego Dniepropietrowska? Proszę obejrzeć sobie Dniepropietrowski dom Chabadu, ufundowany przez pana Kołomyjskiego, który jak wiadomo jest, prawda, panem udzielnym, potrafił sobie ufundować też armię własną i ufundował też coś takiego jak dom Chabadu w Dniepropietrowsku. Obejrzyjcie to państwo, a na drugą nóżkę przesłuchajcie sobie przemówienie prezydenta Wrocławia Dutkiewicza na otwarciu synagogi pod Bocianem. I macie właśnie zręby żydowskiej suwerenności wyspowej na całym Międzymorzu Adriatycko-Bałtycko-Czarnomorskim. I proszę, kto odwiedził Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie za wasze ciężkie pieniądze? Za mało. Wszystkich zachęcam do tej wycieczki.
Wchodząc tam, odnotujcie Państwo, że wchodzicie w mury placówki de facto eksterytorialnej. Eksterytorialnej. Ani władza państwowa, ani władza gminna nie mają tam nic do gadania, ani w kwestiach kadrowych, ani programowych, ani artystycznych. Mają tylko jedną rzecz do roboty, psi obowiązek ułożyć pieniądze. Tak? Mamy kolejne pytanie tutaj. Dzień dobry. Mam takie pytanie. Czy śledzi Pan kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych? Śledzę. To co Pan sądzi o kandydatach, nie tylko tych, którzy jeszcze są w grze, i jaki to może mieć wpływ na politykę ogólnoświatową oraz... Jak plamy na słońcu, proszę Pana. Stosunki z Polską. Jak plamy na słońcu. Nie wykluczam tego, że fluktuacje materii, te eksplozje jądrowe, do których dochodzi na gwieździe, na której jesteśmy najbliżej w kosmosie położeni, że one jakoś tam moderują zdarzenia. Ale to są plamy na słońcu. To znaczy generalnie, wie Pan, no w dzień świeci, w nocy gaszą, prawda? Taki jest wpływ ogromny. No bo wiadomo, że towarzysze z ambasady przypięknej zatrudnili w ostatnich latach nie darmo podobno kilku ekstra nowych sekretarzy prasowych, to się nazywa, prawda? No i mamy dobre zmiany z tego, ogromne, których ja nie lekceważę, mówię bez przekąsu, dobre zmiany. Ja doceniam zmiany kadrowe, doceniam to, że miejsce zdeklarowanych sprzedawczyków zastępują, w to miejsce przychodzą zdeklarowani patrioci. Chodzi tylko o to, żeby ten patriotyzm nie był tylko deklaratywny. Prawda? Jak przyjdzie co do czego. Więc śledzę te kampanie, wysłuchałem na przykład przemówień wszystkich kandydatów na prezydentów na zlocie konwentyklu takiej czołowej organizacji lobbingu żydowskiego w Stanach Zjednoczonych w marcu tego roku. Pan Trump pierwszy raz przemawiał z kartki. No i spokojnie mógłby tę kartkę zamienić z panią Clintonową i odwrotnie, ponieważ wygłaszali te same hołdy wiernopoddańcze. Po prostu dobrostan państwa położonego w Palestynie należy do racji stanu Imperium Amerykańskiego. Tak to w każdym razie deklarują wszyscy tamtejsi politycy i nie ma wyjątków. Jeden pan Bernie Sanders nie przemawiał tam, miał wolne, on ma zaliczone, bo parę lat w młodości w kibucu spędził, więc już jego nikt nie musi odpytywać. W związku z tym, jeśli ktoś spekuluje na tej giełdzie i sądzi, że coś ugra dla Polski, obstawiając ten czy inny żeton, to jest, proszę Państwa, można w tę grę grać, ale ja sądzę, że decydujące jest to, na co my się tutaj zdobędziemy. Decydujące są nasze rozstrzygnięcia. Tam, w Stanach Zjednoczonych, dobrze, żeby na tej giełdzie zagrali przynajmniej Polacy, nasi ludzie, którzy tam mieszkają. To znaczy po prostu, żeby darmo nie sprzedali swoich głosów, żeby coś utargowali za to. Przynajmniej, żeby się parę gąb zamknęło, prawda, z tej ujadającej przeciwko Polsce nagonki pod oszukańczymi hasłami różnymi. Bo wiecie Państwo, w Kalifornii jeden nasz rodak zrobił już ładnych parę lat temu taki sondaż niereprezentatywny, pytał młodych ludzi o narodowość nazistów. Jakiej narodowości byli naziści? Jeden w drugiego wszyscy odpowiadają: Polacy. Serio, proszę Państwa. To jest faktem. To znaczy ta wielka, zmasowana operacja propagandowa, ta korekta historii, lifting, którego się dorobili Niemcy, oraz spychanie Polaków pod ścianę jako potomków rabusiów i morderców Żydów. Kto się o nas upomni? Kto się o nas upomni? Jak właśnie nastąpi? Za następnym zakrętem jakiś kryzys kolejny kontrolowany. No i wtedy powie się światu, no widzicie, no ci tutaj dzicy ludzie w Europie Środkowej, oni tam z tymi Ukraińcami, Białorusinami, oni się o coś biją. Jak w tej Bośni, tak, 20 lat temu. Nie wie nikt o co chodzi, ale wiadomo, że to są dzicy ludzie, potomkowie morderców i rabusiów Żydów. I to jak pogrom kielecki, tak zwany, prowokacja sowiecka, której rocznicę właśnie też obchodzimy w tym miesiącu, w nadchodzących tygodniach. To będzie legitymizowało wszelkie kroki prowadzące do ostatecznego odebrania nam suwerenności.
I dlatego trzeba się dzisiaj mocno trzymać krzesła, a nie latać do Syrii. Trzeba się trzymać, bo wieje wiatr historii. I władza warszawska powinna całe siły wojska, policji, służb, administracji, której lojalność jest wątpliwa, przecież sędziowie już ogłosili, że chcą się rządzić innym prawem, a nie tym stanowionym przez parlament. Czyli sędziowie de facto dokonali secesji. Wojnę secesyjną sędziowie rozpętali. W tej sytuacji trzeba się skupić na kontroli wewnętrznej. Tak? Ponieważ każda wojna, na którą pójdziemy, może być wojną, z której już nie wrócimy. Kolejne pytanie po prawej stronie. Panie Grzegorzu, pan dużo powiedział na temat zagrożeń, które nas czekają, a ja bym chciał wiedzieć, na kiedy pan prorokuje rozwiązanie, że tak powiem, w kwestii polskiej. Proszę pana, proszę wierzyć, proszę zauważyć, że jak człowiek Ja nie jestem wróżbitą. Ja nie wiem, co będzie. Ja nie mówię państwu o tym, co będzie, bo nie wiem, co będzie. Bo tylko Pan Bóg wie, a nie wie. Nie wiem, co będzie, ja mówię tylko o tym, jakie dziś widzę scenariusze. A które scenariusze zostaną skierowane do realizacji, tego nie wiedzą dzisiaj sami scenarzyści. Proszę pana, Hitler przed podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow nadaje komunikat, bo jest już przecież mobilizacja. I jest komunikat, który idzie po linii najwyższego dowództwa Wehrmachtu, że jeśli nie 1 września, to wojny w tym roku nie będzie. 1 września ostatni termin, w jakim jeszcze możemy się zmieścić przed nadejściem mrozu z kampanią. Prawda? Więc nie wiadomo, który scenariusz ewentualnościowy zostanie skierowany do realizacji. I na pewno wymyślą jeszcze coś, co mnie do głowy nie przyjdzie. Mówią, proszę pana, o brudnej bombie, czyli bomba, odpad jądrowy rozpiżony przez eksplozję konwencjonalną. Pan Moshe Kantor, prezes Europejskiego Kongresu Żydowskiego, w lutym tego roku, w lutym czy w ostatnim tygodniu stycznia, początek 2016, Moshe Kantor w Moskwie. A propos właśnie, my jesteśmy na pierwszym froncie walki, tak? Nie odpuszczamy Łukaszence Putinowi, a Netanyahu jeździ do Moskwy, Moshe Kantor jeździ do Moskwy i tam namaszcza Putina na gwaranta bezpieczeństwa Żydów europejskich. Bowiem pan Moshe Kantor Putinowi mówi, że Żydzi w Europie są dziś tak zagrożeni, jak to nie bywało od czasów II wojny światowej. Proszę jeszcze raz zdać sobie sprawę z tego, jakiego kalibru to jest diagnoza. Od czasów II wojny światowej Żydzi w Europie nie byli tak zagrożeni. Mówi Moshe Kantor, prezes Europejskiego Kongresu Żydowskiego. Na co pan Putin mówi, to przyjeżdżajcie do nas. Przyjeżdżajcie do nas. Na co pan Kantor tłumaczy, czym zagrożeni się czują Żydzi. Czują się zagrożeni, bo rezuni islamscy mają brudną bombę, bo w Mosulu irackim weszli w posiadanie materiałów rozszczepialnych, ale oprócz tego Żydzi w Europie czują się zagrożeni przez, jak on to mówi, czynny antysemityzm, czy zbrojny antysemityzm. Radykalizm zagraża Żydom w Europie Zachodniej. Żarty Putina o migracji Żydów, tak? Mówi już kolejna osoba publiczna formułuje zdania, z których wynika, że nie wykluczają niektórzy masowych migracji na kontynencie europejskim, migracji, które miałyby być udziałem nie tylko uchodźców z Bliskiego Wschodu. Ale jak na przykład zostanie skierowany do realizacji scenariusz zamachów terrorystycznych jeszcze na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, co było prorokowane na początku tego roku przez pana generała Pawła Pruszyńskiego, generała ABW, SBK PRL-owskiego, post-PRL-owskiego bezpieczniaka. Jeśli ten scenariusz zostanie skierowany do realizacji, to może będziemy mieli wielką migrację, operację Most 2,
Żydzi z Europy Zachodniej muszą szukać bezpieczeństwa na wschodzie. Kto wie? No i wtedy, jak znalazł papież Franciszek w Oświęcimiu, pomoże nam zrozumieć wyzwanie tej chwili i oswoić się z tą koniecznością dziejową, prawda? Zanim w Auschwitz rozerwana zostanie następna jakaś brudna bomba, albo też nastąpi atak chemiczny. Ja tu powtarzam scenariusze, którymi dzielili się z mediami w ostatnich i przedostatnich miesiącach ludzie służb, ludzie przedstawiani jako eksperci do spraw walki z terroryzmem, na przykład pan Joram Schweitzer z Izraela. Oni o takich rzeczach mówią. Pan Joram Schweitzer powiedział na początku tego roku, że właściwie już zachodzi pytanie nie czy nastąpią ataki, tylko kiedy. Krótko mówiąc, wyłania się najwyraźniej powszechne w elitach politycznych zapotrzebowanie na jakieś europejskie Pearl Harbor. Jakiś europejski 11 września 2001. Po co? No po to się destabilizuje, żeby potem stabilizować. Jakie były efekty akcji 11 września 2001 w Stanach Zjednoczonych? No budowa państwa policyjnego, prawda? Nikt by się wcześniej na to nie zgodził, a teraz wszyscy się zgadzają i jeszcze Polacy żądają jeszcze, tak? Jeszcze, proszę dokładkę. Więc jeśli ruszy taki scenariusz, to tym bardziej każdy polski żołnierz, zwłaszcza tak wykwalifikowany jak żołnierze, którzy mają brać udział teraz w operacjach specjalnych na Bliskim Wschodzie, może być na wagę złota w granicach aktualnych terytoriów. Ja nie jestem fanem tego kształtu, konturu Polski, który nam wyrysowali zbrodniarze wojenni. Hitler, Stalin, Roosevelt, Churchill. Nie jestem fanem. Inne kontury mi się bardziej podobają. Ale dzisiaj chodzi o to, żeby utrzymać to, co mamy. Jeśli wrócimy do naszej formy dziejowej, być może inni będą się chcieli z nami stowarzyszyć, ale jeżeli przegramy to, co nawet dzisiaj mamy, to stracimy już promesę nie tylko na powrót do wielkości, ale promesę na jakąkolwiek suwerenną egzystencję.